Już tradycyjnie jak co roku o godzinie 12 dzieci i młodzież zebrała się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na placu Miłośników Astronomii. 6 grudnia to dzień imienin Mikołaja i w tym dniu wielki astronom dostaje od mieszkańców kwiaty i tort, który upiekli pracownicy grudziąckiej cukierni. Mamy kolejne imienie Mikołaja Kopernika, mamy tort, mamy Rzeszę Grudziądzan, trochę zdziesiątkowane przez tą wichurę, ale pomimo tego mamy ponad 60 osób. No i dzięki temu, że dzisiaj się spotykamy, rozgrzewamy się myślą właśnie kopernikańską, a dodatkowo konsumujemy tort. Wieczorem w Planetarium Astronomicznym odbył się wykład profesora Macieja Mikołajewskiego z Centrum Astronomii UMK, tematem którego było oszustwo klimatyczne. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie będzie takim preludium do wieczornego spotkania, gdzie będziemy opowiadali sobie o oszustwie klimatycznym. Profesor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor Maciej Mikołajewski, przyjedzie do nas i wygłosi właśnie referat. Mikołaj Kopernik to nie tylko astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg wojskowy, astrolog czy autor dzieła o obrotach sfer niebieskich, przedstawiającego heliocentryczną wizję wszechświata, ale również twórca zasady mówiącej, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Kopernik w Grudziądzu to jest Kopernik ekonomista. Już mamy kolejną rocznicę, 491. jego pobytu u nas. No i przyjechał do nas jako nie astronom, a jako ekonomista. Prawo, które obowiązuje po wygłoszeniu traktatu w Grudziądzu, to prawo Kopernika-Greshama. I to jest fundament współczesnej ekonomii europejskiej i światowej.